brawo, proszę Państwa, dla Pana Wojtka. On dużo serca wkłada w przygotowanie tych wszystkich imprez, od początku również w Świeciu. A w roli luzaczki Asia Soborska. Witamy Cię, Asiu, oklaskami. Gruzja i Gotyk. Przygotuje się zaprzęg z Wielkiego, Edward Lisiecki i Zdzisław Czerwiński. Proszę Państwa, nadal prowadzi zaprzęg z rywala Grudzią, Stanisław Jalik, Piotr Mądzielewski. A my jesteśmy mniej więcej w pół metku listy startowej. Zaprzęg z Nowego Młyna jedzie z numerem 6. Jedynka, dwójka, zero. To są właśnie konie maści gniatej. To co powiedziałem, jak koń jest brązowy i ma czarną grzywę, czarny ogon, to jest maść gniada. A to co widzimy na nogach, takie białe skarpetki, to się nazywa odmiany. Konie mają odmiany, odmastki i tak dalej. I te wszystkie cechy są zaznaczone w paszporcie konia, w tak zwanym diagramie. I po tym możemy konia zidentyfikować. Nie tylko po tym oczywiście, ale również po tym. A wiek, proszę Państwa, u koni, o czym na pewno większość z Was wie, to się określa po uzębieniu. Dorosły koń ma, czyli pięcioletni, ma wszystkie stałe zęby. I w zębach są tak zwane rejestry. Wygląda to jak ziarnka słonecznika. I kiedy one się ścierają, to fachowcy wiedzą, jak ten wiek określać. Na razie bez punktów karnych, tak Panie Adamie? Także gratulacje i trzymamy kciuki dalej. Pan Wojciech Soborski już długo za przęgami jeździ. No niestety dziesiątkę niechcąco trącił. Widzieliśmy również brata pana Jacka Soborskiego, który jest, proszę Państwa, prezesem Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Koni i również znajduje czas właśnie, żeby się tutaj z nami bawić. Także często na arenach dwaj bracia Soborscy sobą rywalizują. Jest to oczywiście zdrowa rywalizacja, a nam przysparza wiele radości. Na razie jeden błąd na przeszkodzie numer 10. I jedziemy dalej. 15-0. 16-0. Brawo, brawo.